No i co? Idziemy, słuchajcie. Tutaj będziemy dzisiaj celebrować. Family Pictures, nie? Dobra, okej. Okay. Hello! Gdzie jest Anna? Where is Anna? Ty no, Helen no. Zaczynamy, tak? Ania? Ważnego! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, Ania, powiedz! Happy New Year! Pięknie! Nowy rok, godzina 24. Tak wyglądał widok z mojego okna, z naszego okna na 24 piętrze. Wyleciałem dronem, odpaliłem drona, wyleciałem przez okno i co? No chciałem polecieć dużo, dużo dalej, ale niestety wystraszyłem się, ponieważ straciłem z oczu diody, które się świecą na dronie, a punkt powrotu niestety mi się nie zaktywował, ponieważ nie miałem GPS-a będąc w mieszkaniu, dlatego nie mógłbym powrócić. To, co widać z naszego okna na wsi, to tu żeście zobaczyli. Cały czas, zresztą do tej pory mamy przecież ale cały czas non-stop słychać wybuchy, non-stop fajerwerków. Pusto, pusto, słuchajcie, totalnie pusto. To jest nasze okno, nasze mieszkanie. Zobaczcie, jak mało jest ludzi pozostało się w ogóle wszędzie w naszym budynku. Zresztą to było widać na parkingu. Parking pusty, zupełny. A tutaj do was kiwam dokładnie o 24, znaczy już po 24 chińskiego nowego roku. Jedziemy. Następny dzień, ranek, żona mnie wyciągnęła na dwór, piękna pogoda nam się zrobiła, śliczna, 20 parę stopni, także spędziliśmy sobie taki dzień pod namiotem przed blokiem. Hello! Happy New Year! Anna, 你不要自己拿着妹妹拿给你，要有礼貌。
Witam Was serdecznie. My już rozpoczęliśmy świętowanie chińskiego roku. Znaczy normalnie świętowanie chińskiego roku rozpoczyna się dużo, dużo wcześniej. Nawet w tym roku przypadło to na 9-10 lutego i rozpoczął się chiński nowy rok smoka. Uważa się, że bardzo szczęśliwymi osobami są osoby, które są urodzone pod tym znakiem zodiaku. No powiem Wam parę takich na przykład sytuacji, powiem Wam parę takich przypowieści, że na przykład ktoś, kto jest urodzony pod znakiem konia, no to będzie całe życie tyrał, aż do śmierci, tak jak koń. Świnia na przykład jest bardzo, mimo pozorów jest bardzo, bardzo chcianym znakiem. Dlaczego? Ania jest spod znaku świni. Dla nas się to może trochę tam wydawać jakieś takie dziwne, natomiast u Chińczyków jest to na zasadzie takiej, że co robi świnia? No świnia całe swoje życie, nieważne jakie ono jest, długie, niedługie, całe swoje życie, dostaje jedzenie, ma full do opór jedzenia, śpi kiedy chce, robi co chce, no w klatce, bo w klatce, ale tu nie o to chodzi. My teraz mamy klatki, prawda? W tej chwili są jakoś tam pasione, natomiast przedtem było to inaczej. Czyli całe życie do końca jest jakby, można powiedzieć, że żyje w luksusie. No tak to jest przyjmowane, jeżeli chodzi o Chińczyków. Smok jest bardzo pożądanym rokiem urodzenia dzieci. Biznes, przebojowość, mądrość. Smok chiński jest bardzo, bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o chińską tradycję. Podczas celebracji chińskiego Nowego Roku mamy odwiedziny smoka, czyli grupa przebierańców, przebranych za smoki, za lwy, odwiedza różne mieszkania, różne domostwa. Jeżeli zawita, poświeci oczami, ponieważ są montowane specjalne lampki. Jeżeli poświeci oczami na dane gospodarstwo, to znaczy, że to gospodarstwo będzie szczęśliwe i będzie miało bardzo, bardzo przyjemne życie w tym roku. Czerwone koperty. Czerwone koperty to nieodłączny symbol w ogóle Chin, nieodłączny symbol chińskiej tradycji. Daje się przeważnie czerwone koperty osobom starszym, daje się czerwone koperty dzieciom. Mają symbolizować one dobrobyt, bogactwo i powodzenie. Słyszymy, baloniki dopuszczają, nie wiem, czy to będzie słychać. Czerwone koperty i czerwony kolor to również oznaki szczęścia, oznaki dobrobytu, oznaki powodzenia. Dlatego kolor czerwony jest kolorem jakby zarezerwowanym na bardzo ważne uroczystości. Chciałbym Wam zwrócić uwagę, że pieniądze 100 RMB, czyli najwyższy nominał w Chinach, jest również koloru czerwonego. Wyjazdy. Słuchajcie, z wyjazdami to jest tak, że 90% osób mieszka poza swoimi, pracuje poza swoimi miejscami zamieszkania. No, tak jak wiemy, na samym dole Chin, czyli same wybrzeże, to są oczywiście miejsca, gdzie rozwija się największa gospodarka, gdzie jest najwięcej fabryk, najwięcej jakiegoś tamkolwiek biznesu i osoby z całych Chin zjeżdżają oczywiście do pracy w tych miejscach. Przed chińskim Nowym Rokiem wyjazd jakikolwiek, gdziekolwiek. Słuchajcie, to jest po prostu masakra. Tutaj postaram się Wam wkleić parę widoków, jak to wyglądało tegorocznie. Czekajcie, bo mi się tutaj zawija, wiaterek przyszedł mały. My w tym roku postanowiliśmy spędzić chiński Nowy Rok w Shenzhen, nie wyjeżdżać nigdzie. Były plany wyjazdowe na Filipiny. Nie wyszło
zostaliśmy w Shenzhen. Czy żałujemy, że zostaliśmy w Shenzhen? Na pewno moja żona ma jakieś tam... No tak jak wiecie, no, to tak jak u nas na święta, tak, Bożego Narodzenia. No, jeżeli nie pojedziecie do rodziców, nie pojedziecie do swoich tam jakichś rodzin, do swoich miejsc, no to czujecie się tak, jak się czujecie. Jeżeli wystarczy, że sobie przemyślicie sytuację, jak jest w Polsce, na przykład na święta, przed świętami Bożego Narodzenia, te wyjazdy, te wszystkie rzeczy, no to możecie śmiało sobie zrozumieć, co się dzieje w Chinach. Ale proszę, pamiętajcie, że w Polsce to jednak ten ruch jest zupełnie inny niż w Chinach. Tutaj z tych wielkich ośrodków miejskich po 20 parę milionów ludzie nagle jednego dnia próbują wyjechać. Jeszcze jest sytuacja taka, że w okresie chińskiego Nowego Roku są autostrady bezpłatne i jednak przejazd 1500 km, to jest następne 1500 samych, około, no w dwie strony, około 1500 RMB za same autostrady płatne. Ale to i tak nie zniechęca Chińczyków i szturmy na autostrady, szturmy na koleje, szturmy na samoloty jest po prostu niesamowity i wygląda to nieraz naprawdę bardzo mocno przytłaczająco. Jest to czas do spędzania z rodziną. Rodzina to też troszeczkę inaczej jest niż my to odbieramy w Polsce. To związanie z rodziną jest naprawdę bardzo mocne w Chinach. I tak jak wydawałoby się nam, że oni no mogą się dla nas dziwnie zachowywać, tak? No bo wyjeżdża, załóżmy, głowa rodziny, wyjeżdża mąż, jedzie na przykład na cały rok zupełnie w inne miejsce. Jedzie jakieś 3-4 tysiące kilometrów od swojego miejsca zamieszkania. 1000 kilometrów to też nie ma znaczenia, też bardzo duża odległość. I tam pracuje przez cały rok. Przez cały rok pracuje, a żona z dziećmi na przykład siedzi w mniejszym miasteczku, ewentualnie na wsi. Bardzo często jest tak, że babcia i dziadek przejmują opiekę nad dziećmi i wtedy oboje rodziców są w pracy. Co nie oznacza, że są na przykład w tym samym miejscu. Mogą być w zupełnie innym miejscu. Jedno może być w Szanghaju, drugie może być na przykład w Shenzhen, gdzie odległość między nimi też jest bardzo, bardzo długa. Życie rodzinne jest nie do przyjęcia praktycznie przez nasz system kultury, przez nasz system postrzegania rodziny. I ciężko jest mi to wytłumaczyć. Zresztą sam powiem szczerze, że nie jestem za bardzo w stanie zrozumieć tego. Mogę sobie to tylko wytłumaczyć na zasadzie plusy, minusy, na zasadzie pragmatycznego zachowania i nic poza tym, bo to pragmatyczne zachowanie polega wyłącznie na tym, że zadaniem rodziców jest zapewnić finanse, zapewnić możliwość jakby funkcjonowania rodziny. I muszą pracować, nie ma wyjścia, czyli nie ma sytuacji takiej, że będziemy bidować jakoś tako, ale wspólnie. Nie, tu takiej sytuacji nie ma. Tutaj rodzice myślą o tym, że dzieci muszą pójść do szkoły, muszą pójść do dobrej szkoły, że weźmy na przykład pod uwagę rodziców chłopców, muszą mieć na tak zwany wykup żony, muszą zapewnić synowi start, aby syn później mógł jakby wspomagać rodziców. Dzieci wspomagają rodziców, czyli to, co często widzicie, że dzieci są w innym miejscu, a rodzice w innym miejscu, to sytuacja wygląda w ten sposób, że dzieci wysyłają pieniądze do domów rodzinnych. Ja długo nie mogłem, przez dłuższy czas, na samym początku w ogóle mojego pobytu w Chinach, nie mogłem zrozumieć, jak jest to możliwe, żeby mąż, żona i dzieci na przykład byli w trzech różnych w ogóle destynacjach, tak? Mąż, tak jak mówię, Shenzhen, żona Szanghaj, dzieci na wsi z dziadkami,
Dla mnie to było bardzo, bardzo dziwne, ale znając strasznie pragmatyczne podejście Chińczyków do życia, czyli idąc od początku, abyś mógł jeść, musisz mieć pieniądze. Aby mieć pieniądze, musisz je zarobić. Jeżeli nie jesteś w stanie zarobić u siebie na wsi, czy w tym miejscu, gdzie jesteś, jedziesz tam, gdzie możesz zapewnić te pieniądze. Druga sprawa, rodzice, którzy wyjeżdżają na przykład do tych większych miast, i teraz już może jest trochę inaczej, ale tak było jeszcze do 8-9 lat wstecz, mieszkali jakby w takich pokojach, gdzie było na przykład 6-7 osób. I nie wyobrażam sobie, aby mogli na przykład w tym pokoju mieszkać razem z dzieckiem. Druga sprawa, żeby dziecko poszło do przedszkola, no to muszą być pieniądze. Też nie wszędzie to dziecko może pójść do przedszkola państwowego. Przedszkola państwowe, tak jak i szkoły, są jakby bardzo mocno zrejonizowane i jakby przysługują w pierwszej kolejności osobom, które mają huko, czyli mają tą kartę takiego bycia w danym mieście, tak? Czyli jeżeli my mamy huko tutaj Shenzhen, moja żona ma huko Shenzhen, moje dziecko dostało automatycznie huko Shenzhen, więc my mamy jakby możliwość dostania się do przedszkola, które jest jak najbliżej nas. W momencie, kiedy jest już pełne obsadzenie dzieci, no to następne dzieciaki spoza oczywiście Shenzhen, no już się tutaj nie dostaną, tak? Także już będzie problem. Także to nie jest takie wszystko proste, nie jest to wszystko takie łatwe. No, tak jak mówię, Chińczycy strasznie pragmatyczni i jest naprawdę dużo wątków. Ciężko jest i trudno, często tam coś pokazuje, często wyłapywane są jakieś tylko elementy. Nie da się takich elementów jakby wytłumaczyć tylko i wyłącznie patrząc się na ten jeden element, tak? Wy możecie sobie przyjąć, prawda, sytuację taką, a będziemy razem, będziemy wspólnie, będziemy mieszkać w jednym miejscu, biednie, bo biednie, ale razem. Okej, jest to fajne, jest to miłe, jest to przyjemne, miłość jest naprawdę fajna, ale jakby musicie pamiętać, że Chińczycy nie myślą tylko o sobie, na zasadzie mąż-żona. Gdy pojawiają się dzieci, a dziecko jest jakby takim jednym z ważnych elementów w Chinach, no to cała praca, całe życie, wszystko zaczyna być przekierowane na to dziecko. I wszystko, co robimy, jest przekierowane na to, aby to dziecko miało lepszą szkołę, lepszą edukację, lepsze wykształcenie, żeby mogło pójść na jakieś zajęcia pozaszkolne, aby jak najwięcej zainwestować w to dziecko, aby to dziecko później miało jak najlepszą pracę i ta najlepsza praca pozwoliła na jak najlepszą dla nas emeryturę. No bo tak to wygląda. No ale to już może na inny temat zostawimy te rozmowy. Bo to trzeba byłoby każdą rzecz po kolei jakby obrobić. No dobrze, wracając do chińskiego Nowego Roku. Co widzę? Słuchajcie, wyjechało gdzieś, liczę, że wyjechało około 70% osób z naszego osiedla, może nawet więcej. To widzę po parkingu, który jest pusty, dosłownie pusty, zostały tylko samochody, gdzie chyba myślę, że albo tych osób, które nie wyjechały, jakiegoś tam procentu, plus no tak jak są też osoby, które posiadają dwa pojazdy, tak jak na przykład my mamy dwa pojazdy, no to jakbyśmy wyjechali, to ten jeden samochód by został tutaj, no. Na dwa samochody się przecież nie pojedzie. Dużo starszych ludzi widzę, naprawdę, czyli widzę babcie, widzę dziadków i widzę dzieci razem z nimi. I też domyślam się, że jest to sytuacja taka, że kiedyś, dawno temu, i taka jest tradycja w Chinach, była taka bardzo mocno pielęgnowana, że kobieta, która wychodziła za mąż, to ona opuszczała jakby rodzinę. Ona, nawet jest takie powiedzenie,
co moja żona powiedziała, bierze się wodę i wylewa się wodę na ulicę. Koniec. Tematu nie ma. Kobieta przechodzi do rodziny męża. Ona już jest rodziną męża. I wyjazdy, załóżmy, i odwiedziny w chiński Nowy Rok były praktycznie tylko i wyłącznie i celebrowanie, może w ten sposób, u rodziny męża. W tej chwili się to zmieniło. W tej chwili widzę, że część osób wyjeżdża jednego roku do rodziny żony, jednego roku do rodziny męża. Także powoli się to troszeczkę zmienia, układa się to. Ale myślę, że w tym roku też dużo osób wyjechało w ogóle, słuchajcie, na wyjazdy zagraniczne. Z tego, co się dowiedziałem, 8 milionów Chińczyków wybyło do Tajlandii. Oczywiście do samej Tajlandii. Jak próbowałem znaleźć hotele, miejsca, mówię, na nasz wyjazd na Filipiny, w pewnym momencie powiedziałem nie, nie jedziemy na Filipiny. Ja mówię, Helen, to nie ma sensu. Zobacz, co się dzieje. Wszystkie hotele pozajmowane. Wszystkie miejsca wyprzedane. Ja już nie wspomnę o tym, że bilety oczywiście tam ileś do góry, no ale to już nie jest takie ważne. Ważne jest to, że ja od razu wiedziałem, że jeżeli są wszystkie miejsca pozajmowane w hotelach, pensjonatach i to do hoteli trzygwiazdkowych, wszystko zajęte, no to ja już wiedziałem, że tam będą miliardy, no może przesadziłem miliardy, ale miliony Chińczyków. Dlatego powiedziałem nie, dziękuję. Myślę, że teraz posiedząc tutaj będę ich miał mniej i mniej tego hałasu. Oczywiście hałasu się w Chinach nie uniknie. Zawsze ten szum gdzieś tam jest i tak jak nie wiem, czy słychać, czy nie słyszycie, bo mam akurat mikrofon założyłem, ale gdzieś tam dzieci płaczą, krzyczą, bawią się, hałas oczywiście jest. Dla nas Europejczyków no nie jest to jakby ciekawy czas. Nie jest to ciekawy czas ze względu na to, że gro naszych teściów mieszka w zimnych rejonach, nie tutaj w ciepłych, a mieszkania, które są u nich, domy, są po prostu nieogrzewane i to jest po prostu dla nas niesamowite i mamy bardzo duży problem, aby z tym wytrzymać, bo to już nie o to chodzi, że tam nie ma na przykład niskiej temperatury. O, może być 3 stopnie, 4 stopnie, 5 stopni. No tylko jest jeden problem. Problem jest taki, że te 5 stopni cały dzień, nawet 10 stopni na zewnątrz, cały dzień jest identyczny z 5-10 stopniami w mieszkaniu. I całe praktycznie 2 tygodnie, pamiętam jak wyjeżdżałem, całe 2 tygodnie jest to spędzanie w pełnym umundurowaniu, czyli jak ja to mówię, w pełnym ubraniu i jeszcze w czapce. Także dziękujemy bardzo, ale to niestety nie jest dla nas Europejczyków. Żona mówi, Piotr, ale przecież u was jest zimniej, u was zima jest zimna, macie niższe temperatury niż tutaj, gdzie moi rodzice mieszkają. Ja mówię, tak, mamy zimniej, no ale jest jedno ale, tak? My mamy zimniej w momencie, kiedy wyjdziemy z mieszkania, natomiast tam, gdzie przebywamy, no to mamy ciepło i nie ma możliwości takiej, żebyśmy cały dzień przebywali w temperaturze 9-8 stopni, bo jest to jakby nierealne, tak? Dla nas. Także no to są jakieś tam to, z czego wy nie zrozumiecie o Chińczykach, tak samo Chińczycy nie rozumieją odnośnie kultury zachodniej. Słuchajcie, no to by było chyba na tyle. Szczęśliwego Nowego Roku Chińskiego życzę wam. Życzę wam, aby ten chiński Nowy Rok Smoka, pamiętajcie, Smoka, jest to rok, gdzie naprawdę dużo biznesów może się udać, dużo biznesów może się spełnić. Jest to bardzo dobry rok do robienia biznesu. Natomiast pamiętajcie, jest to rok drewnianego smoka. I tak jak przerzuciłem sobie ostatnie lata i ostatnie jakby zwierzęta, to ten chiński Nowy Rok drewnianego smoka, pamiętajcie, żeby to robić na spokojnie, z rozmysłem. Drewno to nie stal. Drewno jest mocne, drewno jest twarde, drewno jest
długowieczne. Drewno nie rdzewieje, ale niestety drewno nie nadaje się do walki, nie nadaje się do ostrej walki i ostrego gdzieś tam szturchania konkurencji. Dlatego robimy to z rozmysłem i z pewnym przejrzeniem, sprawdzeniem, czy nie spalicie się w tym miejscu, czy to, co będziecie robić, ma rację bytu. Ale jest to bardzo dobry rok. Także pozdrawiamy Was serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Miłego dnia życzę. Film wrzucony zaraz w chiński Nowy Rok. Tak, żeby Wam życzyć, żeby Wam przesłać życzenia. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Do zobaczenia.